Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jak widzicie po mojej buzi jest po prostu słonecznie i cudownie, cieplutko. Co prawda ostatnie kilka dni było takie dosyć deszczowe, dlatego też między innymi śpimy między domami, a nie na plaży, bo po prostu chcieliśmy się chronić od wiatru, bo wiatr tutaj jest bardzo mocny w ostatnich dniach. No ale już na szczęście ten wiatr minął, chmury rozeszły się i nie ma ani jednej chmurki nad nami. Jest przecudownie. Ja mam dzisiaj plan zabrać was ze sobą na bazar i w parę innych miejsc. Kasię zostawiam samą w wanie, ponieważ Kasia musi montować vloga. Cześć Kasia. Hejka, merhaba, czyli po turecku cześć. Merhaba? Merhaba. Kasia tutaj w ogóle, słuchajcie, nas raczy tureckim czajem, turecką herbatą. Kupiła sobie taki specjalny czajnik, w którym... Co się, Kasia, robi? Tak, bo ja zwariowałam na punkcie tureckiego czaju, czyli takiej herbaty pitej w szklaneczkach. No i kiedy idziemy do lokalu, ja ją piję, to po prostu czuję, że ta herbata jest tak... No ona ma taki wyjątkowy, bardzo głęboki, aromatyczny smak. I próbowałam odtworzyć... Robiąc ją tak, jak my parzymy zazwyczaj herbatę, no niestety to się po prostu nie udawało, więc kupiłam specjalny czajnik zwany Çaydanlık. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale tak to się pisze. I chodzi o to, że w tym czajniku są dwie części. Jest dolna, gdzie parzy się wodę, gotuje, i górna, gdzie zalewa się esencję. No i po różnych próbach udało mi się prawie odtworzyć tą herbatę. Teraz walczę z proporcjami, ale może to wam potem pokażę, bo teraz już mi się tutaj robi. Tutaj zobaczcie, gotuje się woda u dołu, a tu u góry jest esencja, czyli dużo, dużo mocnej herbaty. No i to się teraz jeszcze wszystko pyrka, żeby się to tak fajnie, fajnie naparzyło. No i potem się zalewa tą esencję wodą i z tego powstaje ta herbatka. Ale cały proces wam pokażę potem, jak będę parzyć kolejno, żebyście zobaczyli, jak dokładnie to powstaje. Więc niech sobie pyrka ta herbatka, a ja biorę rower i jadę do miasta. Jestem pod barberem, zaparkowałem mój rower i idę do środka. Zobaczymy, jestem bardzo ciekaw, co tu się wydarzy. No i wyszedłem, piękny, odmłodzony, pozbawiony brody, bardzo mili, sympatyczni panowie. Już wygolili mnie parę minut temu, ale jeszcze sobie pogadaliśmy chwilę o wypłatach, o życiu tu i w Londynie i w Polsce. No nic, jadę teraz się przejechać po mieście, zobaczę, co tutaj ciekawego jeszcze jest. Słuchajcie, jesteśmy teraz w miejscowości Fethiye i muszę powiedzieć, że nie mam kompletnie pojęcia, z czego znana jest ta miejscowość. Poza tym, że jest na pewno to kurort i miejsce, do którego przyjeżdżają turyści.
Z tego co widzę, to jest to najładniejsza miejscowość jak na razie w Turcji. Są, jak widzicie za mną, jakieś tutaj altanki, jakieś leżaczki, bardzo fajna promenada wzdłuż morza, która jest w ogóle, no tutaj gdzie ja jadę, to jest akurat taka kostka, też ładnie zadbana i czysta, natomiast tam bardziej po lewej stronie jest taki deptak z takim mięciutki, jak na placach zabaw, są takie mięciutkie podłoża, że jak dziecko upadnie, to nic mu się nie stanie. No i takie skwerki, gdzie można sobie usiąść, wychillować się, popodziwiać piękne morze, które jest po tej stronie. To Polska, Polonia, no Rosja. Gość, zdrasfutie, to nie mówiłem wam ostatnio na live, że wszyscy do nas mówią zdrasfutie. No wszyscy myślą, że jesteśmy Ruskami. No ale nie jesteśmy, no ale mamy bardzo podobny język. Także, no bardzo ładne miejsce. Gdybyście tu kiedyś jechali do Turcji, to zapiszcie sobie tą miejscowość. Tutaj jest, się wyświetla. Moi drodzy, tak sobie spaceruję tutaj wśród tych pięknych palm i egzotycznych roślin. I przypomniało mi się to, co ten pan mi powiedział, tak już poza kamerami. Powiedział, że trochę to jest niesprawiedliwe, że bardzo dużo Europejczyków traktuje Turków jak Arabów. No jak wiemy, Arabowie nie cieszą się, tak powiem, zaufaniem wśród mieszkańców Europy. Różnie się kojarzą, różne tam są perypetie, różna religia i kultura, więc no są po prostu inni. A wszystko, co jest inne, to się po prostu najczęściej ludzie się tego boją. I on mówi, że właśnie to jest strasznie nie fair, bo oni nie są Arabami. Oni bliżej im do Europy niż do krajów arabskich. No i ja się pod tym podpisuję w zupełności. Ja tak samo się bałem przyjechać tutaj do Turcji. Mi się wydawało, że nas okradną, porwą, w ogóle, nie wiem, z kampera to w pierwszy dzień już ukradną albo rozkradną na części, a w ogóle to nie ma żadnego zagrożenia. Tutaj tak jakby nie było przestępczości. No może ona jest, ale ona jest niewidoczna, jest gdzieś tam po prostu pod ziemią zakopana, więc my się czujemy bardzo bezpiecznie. Zarówno spanie na dziko, podróżowanie, jeżdżenie, zostawianie miejsc, rzeczy swoich. No ja się naprawdę czuję bardzo, bardzo bezpiecznie w Turcji i to też wysyłam wam taką informację, gdybyście kiedyś planowali przyjechać do Turcji, a balibyście się na przykład, tak jak ja się bałem, że was okradną albo porwą, to nie musicie się tego bać, bo to po prostu było tylko w mojej głowie i to było to samo miałem z Albanią, tak samo się bałem do Albanii jechać, a okazało się, że Albańczycy byli bardzo gościnni i sympatyczni ludzie. Na Turcy to już w ogóle biją, że swoją gościnnością i życzliwością to biją wszystkie kraje europejskie, wszystkie kraje, które byłem do tej pory, no na łeb po prostu, bo oni są tak niesamowicie gościnni, mili, życzliwi, że to jest szok. Więc polecam wam wziąć pod uwagę Turcję w przyszłym roku na swój kamperem czy na wakacje. A najlepsze jest to palmy, a za palmami śnieg. No niezły miszmasz. Moi drodzy, w takich pięknych okolicznościach przyrody przyszło mi dzisiaj powiedzieć parę słów na temat partnera dzisiejszego odcinka firmy Zen, a w zasadzie to karty Zen. Jest to karta multiwalutowa, która towarzyszy nam już od prawie pół roku i z której regularnie korzystamy przy zakupach internetowych, jak i takich zwykłych, stacjonarnych. Korzystamy z tej karty
no, regularnie, jest to nasza główna karta teraz i już zaoszczędziliśmy ponad 200 euro na samym przewalutowaniu i dlatego też serdecznie Wam polecam, żebyście skorzystali z tej oferty, jeżeli wybieracie się kiedy gdzieś za granicę, jeżeli jedziecie kamperem albo na wycieczkę, albo po prostu wymieniacie waluty, albo kupujecie też w internecie, to kupcie sobie taką kartę, na nią się wpłaca pieniądze, no i później można je wymienić na różną walutę, do wyboru jest bodajże 23 różne waluty i jest tam między innymi turecka lira, czyli my po prostu mamy tam turecką lirę i płacimy sobie wszędzie, gdzie tylko jest możliwość płacenia kartą, to płacimy kartą. Ta karta, poza tym, że jest bardzo dobry przelicznik walut, zdecydowanie korzystniejszy niż w kantorach albo w zwykłym banku, to ta karta jeszcze bardzo fajnie się sprawdza właśnie, jeżeli ktoś kupuje przez internet. Są tam dwie usługi, które wyróżniają ją i dzięki którym w ogóle warto też zamówić sobie tą kartę. Między innymi jest przedłużona o rok gwarancja na towary elektroniczne kupowane przy użyciu tej karty. Czyli jeżeli kupujecie telewizor, pralkę, lodówkę albo aparat i płacicie tą kartą, to automatycznie o jeden rok przedłuża się Wam gwarancja, a dodatkowo Wasze zakupy w internecie są zabezpieczone taką usługą ZenCare. Czyli jeżeli kupujecie telefon przez internet, a przychodzi w paczce ziemniak, to zgłaszacie się do Zen i oni Wam pomagają odzyskać te pieniądze od nieuczciwego sprzedawcy, więc wszystkie zakupy internetowe są objęte taką gwarancją bezpiecznych zakupów. Tam jeszcze są cashbacki, tam jeszcze są dodatkowe opcje, ale to wszystko możecie sobie doczytać na stronie zen.com. Miesięczny koszt utrzymania karty to jest 1 euro lub równowartość. Natomiast jeżeli wpiszecie hasło podróżowanie Zen bez polskich znaków podczas zamawiania tej karty, to otrzymacie ją bezpłatnie przez 4 miesiące. Do 120 dni jest ona bezpłatna. Możecie sobie ją przetestować, zobaczyć, sprawdzić, czy jest faktycznie tak, jak mówiłem. Możecie sobie też pobrać aplikację do zarządzania tą kartą. No i tam wszystkie informacje znajdziecie, a ja jadę dalej. Trochę zgłodniałem i idę teraz na turecki przysmak, cik koftę. Zaraz Wam powiem wszystko, co to jest. To jest taka potrawa, którą nam polecił i pokazał w ogóle Bram, którego poznaliśmy dzięki Busem Przeświat kilka odcinków wcześniej. I to jest, moi drodzy, słuchajcie, tatar. To jest normalnie tatar z mięsa podawany z sałatą, pomidorem i tak dalej. Z tym, że od jakiegoś czasu nie robi się już mięsnego tego tatara. W każdym razie wszędzie, gdzie można kupić na mieście cik koftę, jest to już wersja wegetariańska. Jest ona zrobiona z kaszy bulgur, z pomidorem, cebulą i różnymi tam jakimiś warzywami. Jest to podawane na takim placku, jak i tortilli, to się nazywa durum tutaj, rozsmarowane porządnie. Następnie do tego dodają sałatę, pomidora, ogórka takiego konserwowanego i sos pikantny oraz ten sos z granata. No i to jest pyszne. Jedliśmy już to kilka razy, Bram nam to przygotował, jadłem to też w tej sieciówce, którą teraz właśnie jemy. No i fajna sprawa to jest, bo to jest lekkie, tanie i smaczne. Więc jadę teraz zawieźć Kasi, bo Kasia teraz montuje vloga i na pewno jest głodna. Dzień dobry. O, jesteś. Jak tam? Jak tam ci idzie montaż? Dużo materiału. To chodź, idziemy nad morze, bo tam jest tak ładnie, że musisz zobaczyć. Zjemy sobie przy okazji coś dobrego. Lunch break. Dobra, mam cik koftę. Dobra, to wezmę tylko plecak, spakuję szybko i idziemy. Dobra, to czekam na zewnątrz, bo tu jest piękne słońce.
No i w takich okolicznościach przyszło nam dzisiaj zjeść lunch. Cieszę się, że jesteście razem z nami. Cieszę się, że Kasia też jest tutaj i że wszyscy możemy podziwiać ten przepiękny, cudowny tutaj widok. Że przed nami góry, morze, za nami góry ze śniegiem. No, super. Pyra. Wróciliśmy do naszego vana i zmieniamy miejscówkę. Kasia właśnie teraz sprząta i wszystko układa, tak żeby się nic nie zepsuło podczas jazdy. Bo jak jechaliśmy teraz na rowerze i na hulajnodze, to widzieliśmy dwa parkingi, gdzie parkują też camperwany. Co prawda tureckie camperwany, jeden holenderski camper, ale no, wyglądał ten placek całkiem przyzwoicie, więc pomyśleliśmy, że przejedziemy tam, bo to jest bliżej i tam może sobie rozłożyć stolik, więc... Jedziemy tam, ale po drodze jeszcze musimy jechać na stację benzynową, żeby zatankować paliwo, bo grzejemy się wieczorem we Basto, więc trzeba mieć pełny bak. I zatankujemy jeszcze wodę, bo nam się kończy. $3.09 teraz w przeliczeniu na złotówki kosztuje litr diesla, czyli jeszcze mniej. Co tankowanie jest tańsze? Jedziemy szukać wody, bo tu nie ma. Jeździmy tam i z powrotem i nie ma po prostu tej wody nigdzie. Pokazało nam, że niby tutaj jest jakaś fontanna, ale to jest szpital chyba. To jest na pewno nie szpitala. Ja tam nie widzę w ogóle takiej opcji nawet, żeby tam wjechać. Nie no... To nie wygląda za ciekawie. Ta woda taka jest... Nie wiem, to po prostu wygląda jakby to kluczko miało eksplodować i nie chcę przy tym nawet stać. Tutaj nigdzie indziej nie ma. Co prawda taksówkarze tam mają, ale taksówkarze musieliby przestawić swój samochód, żebym mógł zatankować. No nic, będziemy szukać dalej. Patrzcie, tu po drodze jedziemy, ktoś tu ma autobusik taki zamieszkały. Fajnie, dużo miejsca. Dużo miejsca, no. To jest ostatnie miejsce, w którym może być woda. A, widzisz, mam. Patrz, jest kranik. W końcu. Że wezmę garnek i będę do garnka drugiego lała. I zrób kawkę. Opsa. Łukasz chce kawkę, to Kasia zrobi mu kawkę. Niech ma chłopina, bo się namęczy przy tej wodzie, straci dużo sił. Kawka potrzebna. Proszę, kawusia. Ach, dziękuję, piękna.
Kasia mi powiedziała, że Kasia mi powiedziała, że w baniaku jest mniej więcej czy czwarte? Czy jedna czwarta? Czy pół? Jedna czwarta. Jedna czwarta. No, było mniej więcej na moje oko 3-4 litry, bo wlałem 7,5 baniaków, a mieści się 8 w całym. Więc dobrze, że zatankowaliśmy. Bo byśmy nie mieli dzisiaj czym umyć ząbków. Ona rzadko. O, nie ma to jak Kasia jak zrobi kawę. Kawa jest najlepsza, jak żona zrobi. Prawda? Ja mam odwrotną teorię. Ja uważam, że najlepsza kawa jest jak mąż zrobi. I właśnie ostatnio wrzuciłam posta na Instagrama i napisałam o tym, że najlepsze, moje ulubione danie to takie, jak mi ktoś przyrządzi. I wędrowne motyle odpisały, że coś w tym jest, bo jest takie pytanie, czy chcesz mandarynkę? I ktoś mówi nie. A ja go biorę? I wtedy się chce, jak ktoś obierze, nie? Więc pewnie teraz to przeżywacie, bo święta i mandarynki to jest najlepszy przyjaciel. Przyjechaliśmy na miejsce, piłam tak, po prostu piłam kawę i zapomniałam nagrywać. Tak szybko wam pokażemy, gdzie stoimy i co, i chyba pójdziemy biegać. Ostatnio z Łukaszem postanowiliśmy zacząć się trochę ruszać. No i mamy taką myśl, że dzisiaj czas. Tym bardziej, że jest tutaj fajna właśnie ta droga, po której jechaliśmy. Po prostu idealna do biegania, więc co, idziemy? Idziemy biegać, ale przestawię się, bo nasze webasy jest strasznie głośne. A ja nie wiem, czy ktoś tutaj mieszka, więc nie chcę mu sprawiać problemów, przykrości w nocy. Dobrze. Zostajemy. Zobaczymy, jak będzie. Dawno nie byliśmy już na takim camperplacu. No bo tak to wygląda w Europie Zachodniej i w ogóle w Europie, że są takie camperplace. Camperplace, na przykład parkingi, na których zatrzymują się kampery. A w Turcji nie było takiego czegoś. No jeden był w Istambule, prywatny, a ten jest bezpłatny. I ja już dzisiaj byłem dwa razy, więc ja wiem, że tutaj ludzie za dnia dobrze się bawią. Ale to pokażemy wam jutro. A dzisiaj idziemy biegać, ale bez kamery. Rozpocznij trening. Cudownie. Cudownie się biegało, bo jest cudowne miejsce. Ta mięciutka, co wam mówiłem wcześniej, ta mięciutkie podłoże. No nie wiem, to jest najlepiej. To po prostu jest cudowna miejscowość. Do zobaczenia za chwilę, czyli jutro. Bye. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym pięknym dniu. Jak widzicie, nadal świeci słońce, jest pięknie i cudownie. Jesteśmy na tym parkingu kamperowym. Tu są takie kamperki, to wszystko jest tureckie, to są wszystko Turki. Ale wygląda na to, że oni tu po prostu sobie mieszkają. Bardzo przyjemnie, cichutko, spokojnie, tu niedaleko jest toaleta. Blisko jest marina, blisko jest miejsce, gdzie można biegać. No i postanowiliśmy z Kasią, że pokorzystamy sobie trochę z tego kurortu, bo nam się tutaj podoba. Ale chciałbym, żebyście wy też dowiedzieli się coś więcej na temat tej miejscowości, więc postanowiłem się, że tak powiem, dokształcić i wygooglowałem, co to jest za miasto. I teraz was zabiorę na taką krótką wycieczkę po miejscowości, po największych atrakcjach tego miasta i powiem wam mniej więcej trochę o historii. Dojechałem na miejsce, a teraz muszę się trochę wspiąć na górę. 12 kosztuje bilet. No. O, 3 góry. Bilet wstępu kosztuje 12,5 liry. Czy złote? Czy 50 mniej więcej?
A jak dojdę na górę, to wam powiem więcej na temat tego miejsca. Więc, moi drodzy, przyszliście ze mną do grobu Amentasa. Jest to największa atrakcja turystyczna w Fethiye. Jest to po prostu grób wykuty w skale. To jest grób w stylu jońskim z IV wieku przed naszą erą. Ten Amentas był królem Galacji. Nawet nie wiem, gdzie to leżało. Podejrzewam, że tutaj to kiedyś ta Galacja była. A sam grobowiec no, jest bardzo duży z zewnątrz, natomiast w środku to są po prostu trzy łóżka, na którym były trzy zwłoki? Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. W każdym razie, no po śmierci ten pan został tam pochowany. Teraz można wejść do środka. Ja wszedłem na sekundę, ale po prostu czułem, że tam jest zła energia, więc szybko wyszedłem. Nie wiem, czy powinno się w ogóle wchodzić do czyichś grobowców. No budynek, czy tam atrakcja turystyczna jak atrakcja, natomiast to, co jest przede mną, to jest zdecydowanie piękniejszy widok, ponieważ tutaj się rozpościera cały widok na miasto Fethiye oraz na otaczające góry, morze i no... No tutaj jest zdecydowanie pięknie, z tej strony, czyli widok z grobu jest pierwsza klasa. Dobra, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o te grobowce. Teraz jedziemy na kolejną atrakcję turystyczną miasta Fethiye. Jedziemy do portu jachtowego. Jak widzicie, dotarłem do mariny, jestem w porcie. Jest bardzo dużo statków tutaj zatrzymowanych, one wszystkie są, no jak widać, czekają po prostu na wiosnę, na lepsze czasy, bo bardzo gęsto po prostu jeden przy drugim stoją pozapinane. Dobra, a teraz idę wam pokazać jedną historyczną budowlę, która jest zaraz obok portu. No i jesteśmy przy amfiteatrze, moi drodzy. Grecki amfiteatr z czasów starożytności przetrwał do dzisiaj. Takich teatrów w Turcji jest bardzo dużo, więc to nie jest jakiś taki ewenement na skalę całego kraju. W Turcji jest i kilkanaście, nie kilkadziesiąt. Jest, jak widzę, teraz w renowacji, ponieważ tam coś dobudowują, skały i tak dalej, więc podejrzewam, że w lecie to już będzie czynne i będzie może sobie tam wejść i pozwiedzać, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę. Tym starożytnym kocim akcentem kończymy zwiedzanie tej części miasta. Wracamy tam, gdzie mamy zaparkowanego kampera, ponieważ tam znajduje się pomnik pana Fethi Baya, więc przenosimy się do centrum. I na moim elektrycznym rumaku przenieśliśmy się na plac, na którym już byłem wczoraj, ale nie wiedziałem w ogóle nic na ten temat, więc moi drodzy, ten pan, który tam stoi, jest to pan Fethi Bay. Jest to pionier tureckiego lotnictwa, człowiek, który został wysłany do Wielkiej Brytanii na szkolenie z latania, no i jak wrócił do Turcji, no to został kapitanem lotnictwa. No niestety wziął udział również w takim propagandowym locie, który miał na celu pokazanie siły tureckiego lotnictwa całemu światu. No niestety ten lot zakończył się tragicznie i ten pan zginął. Na jego cześć nazwano to miasto, natomiast no nie miał on z tym miastem nic wspólnego, ponieważ większość czasu spędził w Stambule i jeszcze w innych kilku miastach Turcji. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zwiedzanie pomników. Jadę teraz kupić coś do jedzenia i zawiozę Kasi i zjemy sobie wspólnie lunchik. Ja już jestem bardzo głodny, więc nie przedłużam tej agonii. Jadę na jakiegoś kebsa. Zmiana planów. Nie będzie kebaba dzisiaj. Będzie ekmek balik, czyli bułka z rybą. Przejeżdżałem już kilka razy koło takiego sklepu z rybnego i tutaj pięknie pachnie rybami. No i postanowiłem tutaj wejść. A bułka z rybą, czyli ekmek balik, to jest takie jedno z narodowych fast foodów w Turcji. Kosztuje tylko 30 lirów. Dobra, odebrałem rybkę i pędzę do Kasi, ale zastanawiam się, czy was nie zanudziłem dzisiaj tym zwiedzaniem. Napiszcie mi w komentarzu, czy podobało się wam dzisiejsze odkrywanie atrakcji turystycznych miasta Fethiye. Dajcie znać, czy wam się podobało.